Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki przedstawić sprawozdanie do projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Chodzi o druki 535 i 662. Omawiany projekt ustawy wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90 Unii Europejskiej z dnia 14 listopada 2011 roku zmieniającą część drugą załącznika pierwszego do dyrektywy 2008/48 Wspólnoty Europejskiej Parlamentu Europejskiego i Rady, która zawiera dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej stopy oprocentowania. W tym miejscu chciałbym wspomnieć, że Wysoka Izba dnia 12 maja 2011 roku uchwaliła ustawę o kredycie konsumenckim, która stanowiła implementację wspomnianej wcześniej dyrektywy 2008/48 Wspólnoty Europejskiej w sprawie umów o kredyt konsumencki, której celem jest ujednolicenie zasady udzielania kredytów konsumenckich, swobodny przepływ ofert kredytowych dostępnych dla konsumentów w obrębie całej Unii i, co bardzo ważne, dla konsumentów ta dyrektywa daje możliwość porównania ofert kredytodawców z różnych państw członkowskich według jednolitych standardów. To wszystko również wprowadziliśmy w 2011 roku 12 maja w ustawie o kredycie konsumenckim. Chciałbym również w tym miejscu przypomnieć, że kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim dzisiaj obowiązującej to kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. I dziś, proszę Państwa, po kilku latach funkcjonowania tej dyrektywy 2008/48 Wspólnoty Europejskiej, doświadczenia państw członkowskich Unii, którzy wcześniej wprowadzili implementację tego prawa, pokazują, że założenia określone w części drugiej załącznika pierwszego tej dyrektywy nie były wystarczające, by zapewnić jednolity sposób obliczania rzeczywistej stopy oprocentowania kredytów na czas określony lub kredytów spłacanych w całości w powtarzających się okresach i nie przystają one już właściwie do sytuacji na rynku. Dlatego dzisiaj projekt ustawy procedowany uwzględnia zmiany, które wprowadza dyrektywa 2011/90 Unii Europejskiej. W tym celu właściwie dokonujemy bardzo szerokiej zmiany artykułu brzmienia ustępu 4 załącznika do ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, którego nazwa brzmi wzór obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Jakie zmiany wprowadza ten zapis? Te zmiany obejmują po pierwsze dostosowania sformułowania przyjętego w założeniu dotyczącym umów, które dają swobodę dokonywania wypłat, przewidując różne sposoby dokonywania tych wypłat, wprowadzają ograniczenia kwotowe lub czasowe dotyczące kredytu do sformułowania przyjętego w dyrektywie. Po drugie, usuwa się założenia dotyczące umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, dla których został ustalony harmonogram spłat, ale kwota tych spłat jest elastyczna oraz w których przewidziano więcej niż jeden termin spłaty. Zmiany te obejmują dalej dodanie złożonego dotyczącego kredytu w rachunku rozliczeniowym, dodania założeń dotyczących umowy o kredyt odnawialny inny niż umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Powtórę, dodanie założeń dotyczących umów o kredyt inny niż umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz umowy o kredyt odnawialny inny niż umowa o kredyt w rachunku bieżącym, dla których nie można ustanowić terminu lub kwoty spłaty kapitału, do której zobowiązany jest konsument oraz dla których
data zawarcia umowy kredytu jest nieznana. Dodania również założeń dotyczących umów, dla których na podstawie poprzednich założeń nie można ustalić terminu lub kwoty płatności, do której zobowiązany jest konsument. W projekcie również zastępuje się sformułowanie kredyt w rachunku bieżącym sformułowaniem kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym zgodnie z terminologią przyjętą w pozostałej części ustawy. Proszę Państwa, dyrektywa narzuca również termin wprowadzenia tych zmian. On został określony, że powinniśmy te zmiany wprowadzić do końca roku bieżącego. Natomiast te zmiany powinny wejść w życie już od 1 stycznia 2013 roku. Też ta intencja jest zachowana w ustawie, o której mówimy. Jak wskazuje sam tytuł projektu ustawy, tą ustawą również dokonuje się zmiany ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zbiorowe pod groźbą kary. W ten sposób usuwamy niezamierzony błąd legislacyjny powstały w trakcie prac nad ustawą z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, gdzie wykreślono po prostu artykuł 58 z tej ustawy, a nie dokonano odpowiedniej zmiany właśnie w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbrojowych za czyny zabronione pod groźbą kary, gdzie odniesienie do tamtych przepisów znajduje artykuł 58. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 5 lipca bieżącego roku rząd projekt ustawy skierował do Sejmu w druku 592. 17 lipca projekt został skierowany do pierwszego czytania w komisji. Komisja Gospodarki po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia wnosi o uchwalenie przedłożonego projektu ustawy. Dziękuję.